Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zastosowanie całki oznaczonej. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno wzorów na całki, kartki papieru oraz czegoś do pisania. Ewentualnie będziecie potrzebować jakichś kolorów, żeby zaznaczyć obszar, który się nam pojawi w tym zadaniu. Więc możemy zaczynać. Jak brzmi treść naszego zadania? Mamy obliczyć za pomocą całki oznaczonej pole obszaru płaskiego ograniczonymi podanymi pole obszaru ograniczonego podanymi krzywymi, czyli y równa się logarytm naturalny z x, y równa się 1 minus x oraz x równa się e. I teraz tak, jak to jest w ogóle, o co chodzi, jak my możemy skorzystać tutaj z całki oznaczonej w ogóle w tym zadaniu? Otóż możemy wykorzystać w następujący sposób. To, co pojawi się za chwilę na wykresie, ubierzemy w całkę oznaczoną w granicach od a do b, gdzie a i b to są konkretne stałe, które tutaj wyjdą nam w zadaniu. I pojawią się dwie funkcje. Pierwsza funkcja to będzie funkcja, która będzie w tak zwaną funkcją górną, nazwijmy ją g od x, minus i pojawi się funkcja, która będzie na dole naszego obszaru, nazwijmy ją d od x i nasza całka może być po dx, może być też po dy, w zależności od tego, jakie funkcje tutaj ustalimy. I teraz tak, narysujmy sobie ten obszar nasz. Jak wygląda logarytm naturalny z x? No więc tak, ta funkcja przechodzi na pewno przez jedynkę na osi x. To jest funkcja rosnąca i wygląda mniej więcej tak. To ma być dla Was rysunek poglądowy, więc musicie go narysować dokładnie, ale też jakby niezbyt aż tak super precyzyjnie. Tak, żeby było po prostu czytelnie. I teraz narysujmy sobie naszą funkcję liniową y równa się 1 minus x, czyli ona będzie przechodziła na osi x w punkcie 1, na osi y także w punkcie 1, bo ta jedynka nam to mówi, gdzie przechodzi na osi y. I to będzie funkcja malejąca, więc będzie wyglądała w ten sposób. I teraz co dalej z funkcją x równa się e? To jest prosta, która będzie przechodziła przez oś x, będzie do niej prostopadła, w punkcie e. E to jest 2,7, o ile dobrze pamiętam, więc tutaj to będzie gdzieś mniej więcej tu. Czyli to będzie taka... Oj, tutaj mi się troszeczkę źle, że tak powiem, narysowało. Zacznę od... i przedłużymy sobie. O! Tak, wyobraźcie sobie, że całość jest bardzo prosta, w sensie ten układ też nie jest tak lekko skrzywiony, w waszych kartkach pewnie wyjdzie to Wam dużo lepiej. I teraz musimy zastanowić się, jaki obszar nas interesuje. Wy musicie konkretnie wiedzieć, moi drodzy, co chcecie liczyć w Waszym zadaniu. Wasz obszar musi być ograniczony przez wszystkie dane, które macie podane w zadaniu, czyli u nas z tego na to wygląda, że to będzie właśnie tutaj ten obszar, bo tylko ten obszar jakby jest pomiędzy tymi trzema krzywymi jednocześnie. Czyli to jest ten nasz obszar. I teraz zastanówmy się już od razu, jak policzyć naszą całkę. Najpierw znajdźmy a i b. Zdecydujmy się, że będziemy liczyć naszą całkę po dx. I teraz a i b to muszą być ograniczenia x. Odkąd dokąd jest w naszym przypadku x? No więc tak, nasz x, moi drodzy, jest odkąd? Nasz obszar zaczyna się tutaj gdzieś, tak jak patrzymy sobie w ten sposób, czyli on zaczyna się od jedynki, czyli nasz x jest od jedynki. Czyli jest większy od jedynki, tak? Bo idzie w tą stronę. I kończy się na tej prostej tutaj, prostopadłej, czyli kończy się na e. Czyli nasz x jest od 1 do e, czyli nasza całka jest też od 1 do e, czyli to już jest połowa naszego sukcesu. Teraz musimy znaleźć funkcję g. Funkcja g to jest funkcja, która jest przez cały obszar na górze tego obszaru, ale musi być przez cały. Jeżeli nie jest przez cały, to wtedy musimy troszeczkę inaczej policzyć zadanie. I teraz tak, patrzymy, że przez cały obszar na górze jest ta funkcja. Widzimy? To jest ta funkcja, bo ta prosta jest prostopadła, czyli ona jakby blokuje z tej prawej strony, zamyka ten obszar i ona sobie biegnie po tej funkcji tutaj odtąd dotąd. Czyli na górze tego obszaru jest ta funkcja. Czyli to jest funkcja logarytm naturalny z x. Czyli zapiszmy sobie już całkę, ona jest od 1 do e. Nasza funkcja g to jest logarytm naturalny z x minus. Funkcja d to jest funkcja, która cały czas jest na dole. Jak jeszcze raz powtórzę, to jest prosta prostopadła. Na naszym obszarze cały czas na dole jest ta funkcja.
Widzimy, to jest ta. Czyli to jest 1 minus x, czyli minus 1 minus x i dx. I teraz my musimy policzyć całkę z tej naszej funkcji. Opuśćmy sobie ten nawias wewnątrz, czyli to jest od 1 do e. Logarytm naturalny z x minus 1 dodać x dx. I teraz musimy policzyć całkę z każdego elementu. Całka z logarytmu, nie ma jej we wzorach, więc my sobie za chwilę policzymy ją na tablicy pomocniczej. Natomiast mamy tutaj całkę ze stałej oraz całkę z x, z tymi całkami sobie bez problemu poradzimy. Więc teraz, moi drodzy, udajemy się na tablicę pomocniczej, na której obliczymy sobie całkę nieoznaczoną logarytm naturalny x. Witam na tablicy pomocniczej, na której obliczymy sobie całkę nieoznaczoną logarytm naturalny x dx. Jak to będzie wyglądało? Obliczymy tę całkę korzystając z metody przez części. Za nasze u wstawimy sobie logarytm naturalny x, natomiast za nasze dv wstawimy sobie drugą funkcję, której tutaj nie widać, ale ona jest zawsze, czyli jedynkę. Ponieważ tu, jak wiemy, wszędzie można wszystko pomnożyć przez jedynkę i to jest nasza funkcja, którą właśnie wykorzystamy. Czyli moje du, pochodna z logarytmu, to jest 1 przez x, natomiast moje v to jest x, bo to jest całka z jedynki. I teraz jak to wyglądało? Najpierw mamy u razy v, czyli x logarytm naturalny z x minus v razy du, całka z v razy du, czyli całka z x razy 1 przez x. I teraz co się dzieje? X razy 1 przez x, jak sobie to pomnożymy, to x-y się skrócą i zostanie mi tylko 1 dx. I teraz tak, x logarytm naturalny x przepisujemy, natomiast całka z jedynki, całka ze stałej, to jest stała razy zmienna, po której całkujemy, czyli 1 razy x, czyli x plus c. I to jest wynik naszej całki nieoznaczonej. Teraz, moi drodzy, wracamy i kontynuujemy liczenie naszej całki oznaczonej naszego pola. Witam z powrotem na tablicy pomocniczej, na tablicy głównej, już wróciliśmy z tablicy pomocniczej. Pozwoliłam zapisać sobie wynik tego, co wyszło nam na tablicy pomocniczej, czyli całka z logarytm naturalny x to jest x logarytm naturalny x minus x. Natomiast tak, całka z jedynki to jest x plus całka z x to jest x kwadrat przez 2 w granicach od 1 do e, bo tak nasza całka oznaczona wyglądała. I teraz cóż, żeby pozbyć się tych liczb, tutaj musimy najpierw podstawić tę górną, czyli e za x wszędzie tutaj do każdego możliwego miejsca, gdzie jest x, minus i podstawić wszędzie, gdzie jest x, jedynkę. Czyli zaczynamy. Jeżeli wstawimy sobie e, to co będzie? E razy logarytm naturalny z e. Logarytm naturalny z e to jest 1, czyli e razy 1 to będzie e. Minus, wstawimy za x e, to będzie minus e. Minus, tu za x e, to też będzie e. Plus, tu za x e, to będzie e kwadrat przez 2. Minus i wstawiamy wszędzie jedynkę. Czyli 1 razy. Logarytm naturalny 1 to jest 0, czyli to się redukuje. Minus 1, tu wstawiamy 1, czyli minus 1. Minus 1 plus... Jeżeli ja podstawię tutaj 1, to będzie 1 do kwadratu, to jest 1, przez 2 to jest 1 druga. Czyli tutaj widzimy, że się zredukuje nam nasze e i zostanie minus e plus e kwadrat przez 2. Natomiast tu co zostanie? Minus 1 minus 1 to jest minus 2, plus 1 druga to będzie minus 1 cała i 1 druga. Biorąc pod uwagę ten minus, to będzie minus i minus, czyli plus 1 cała i 1 druga. I tyle właśnie, moi drodzy, wynosi pole obszaru ograniczonego naszymi tutaj krzywymi. Zapraszam do kolejnych części z cyklu zastosowanie całki oznaczonej. Zapraszam na naszą stronę podaną powyżej oraz w opisie. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, abyśmy umieścili jakieś zadanie, bądź też zagadnienie, zapraszam do kontaktu z nami. Mail podany jest w opisie do tego filmu. Zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.